Parafia historyczna, już pierwsze wzmianki są w XII wieku. Najpierw była parafia świętego Leonarda. Do tej pory jest z boku kaplica świętego Leonarda i jest jako drugorzędny patron. A po rozbudowaniu prawdopodobnie już był pierwszy obraz Matki Bożej. Dobudowano świątynię ku czci Matki Bożej i od późniejszych lat już jest nazwa Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościoły wcześniej były drewniane, paliły się, wybudowane, nowe i obok kościoła świętego Leonarda wybudowany kościół Matki Bożej i obecny jest z XVIII wieku. No jak przyszedłem, to zacząłem rozeznawać się, co można, jak można z konserwatorami zabytków i okazuje się, że dzięki życzliwości wielu ludzi, a przede wszystkim parafian, można było zacząć remonty. Odnowiliśmy najpierw główny ołtarz z obrazem Matki Bożej, całą polichromię wewnątrz, w kolejnym etapach ołtarz świętego Leonarda, a także dach, wieża blachą miedzianą pokrytą, a w tamtym roku odnowiona cała elewacja zewnętrzna kościoła. Od roku mamy w ołtarzu głównym odsłaniany obraz z fanfarami, które napisał ksiądz Marek Cisowski i codziennie ten obraz jest rano odsłaniany, wieczorem zasłaniany i grają nam piękne fanfary ku czci Matki Bożej. Cudowny obraz, legenda, jak tu ludzie mówią, że jest starszy niż Jasnogórski, ale historycy oceniają, że to jest XVI wiek. Cudowny, ciągle tutaj lud pielgrzymował z okolicy, wcześniej tak zwane kompanie na uroczystości narodzenia i wniebowzięcia Matki Bożej ciągle tutaj były, z okolicznych parafii. Wota liczne, najsłynniejsza została sukienka srebrna, obecna jeszcze do dzisiejszego dnia, którą ufundował chorąży wieluński po ocaleniu z niewoli tureckiej jako wotum wdzięczności Matce Bożej Pajęckiej, bo kiedyś tak mówili. Z historii jeszcze obrazu Matki Bożej, to jest szczególnie takie mało znane z okresu wojny, kiedy księża byli wysiedleni z tej strony Warty, parafie puste, przejęli Niemcy, a obraz został i parafianie, bojąc się, że mogą ukraść Niemcy obraz, dorobili klucze, wykradli obraz z kościoła, pan Antoni Durys, a pomagał mu Wacław Popiel i ukryli najpierw w swoim domu obraz, a później jak Niemcy zaczęli szukać, w nocy wywieźli obraz na cmentarz i tam ukryli i tam przebywał do końca wojny. Po wojnie uroczyście wprowadzony do kościoła. Bardzo mocnym rysem tej parafii jest właśnie obraz naszej pajęczańskiej Matki Kościoła i patrząc na ludzi przychodzących tutaj i modlących się przed jej wizerunkiem, widzę te tradycje, te lata, kolejne pokolenia, które się tutaj modliły, prosiły Boga o łaski i czynią to do dziś. I to jest coś, co towarzyszy nam tutaj codziennie i coś, co będzie trwać. To jest nie do wymazania, choćby nawet ktoś bardzo tego chciał. Pokazuje historię tego miejsca, też taki związek na pewno z przyrodą, piękno stworzenia, pamięć o Bogu, który jest stwórcą, który nas wszystkich stworzył. I ja również, kiedy chodzę i patrzę na tę lipę, myślę i o tej historii, i właśnie o tym, że Pan Bóg ma być pierwszy, że to On nam daje wszystko. Dlatego też prosimy o Jego błogosławieństwo, choćby o ten deszcz w ostatnim czasie. Tutaj jest wiele dobrych parafian, którzy żyją Kościołem. Często można ich spotkać tu w kaplicy adoracji, czy przychodząc obok Kościoła wstępują, aby się modlić. Na niedzielne eucharysty, normalne duszpasterstwo prowadzimy. Nie ma jakichś coś nadzwyczajnych akcji, tylko przede wszystkim konfesjonał
i Eucharystia. I całodzienna adoracja tu w kaplicy świętego Leonarda. I ofiarność również jest na tyle, że możemy te wszystkie prace odnawiając Kościół czynić. Nasza parafia ma kilka grup, które spotykają się regularnie, choć oczywiście w warunkach pandemii wszystko zostało zatrzymane i wszyscy tęsknimy za tym, by wrócić do takich regularnych spotkań. Na pewno duszą parafii jest grupa modlitewna. Ona spotyka się codziennie tutaj w kaplicy świętego Leonarda, gdzie mamy wystawiony Najświętszy Sakrament i odmawia codziennie o 15:00 koronkę do Miłosierdzia Bożego. Oprócz grupy modlitewnej mamy też spotkania różnych wspólnot. Jest krąg biblijny i ta grupa spotyka się również z grupą pomocników Matki Kościoła. Mamy również wspólnotę dorosłych, ludzi w różnym wieku, od 18 roku życia nawet do wieku emerytalnego, którzy również chcą się razem modlić, spotykać. Jest oaza młodzieżowa i także mamy liturgiczną służbę ołtarza, która pomaga nam przy liturgii w codzienności naszej tutaj w Kościele.